W Lubartowie i nie tylko w Lubartowie, zapewne w całej Polsce i Europie można spotkać ludzi, którzy chodzą z kijami. Czy to czymś się różni od, nie wiem, zwykłego spaceru, czy Nording Walking? W ogóle co to jest? Zasadniczo ta technika różni się od zwykłego chodzenia z kijkami, chociażby do trekkingu, czyli do chodzenia z kijkami górskimi. Nordic walking polega na odpychaniu się za pomocą specjalnie do tego zaprojektowanych kijów. Te kijki różnią się tym od innych, że mają specjalnie wykonaną rękawiczkę. Dzięki tej rękawiczce możemy puścić kijek i się na nim odepchnąć. W ten sposób angażujemy nawet 90% mięśni całego ciała. To jest dziedzina sportowa, forma ruchu. Jest to forma ruchu, zdecydowanie forma ruchu, nie jest to sport, jest to aktywność ruchowa. Nie ma tutaj ducha rywalizacji, jest za to relaks, kontakt z naturą, kontakt z innymi ludźmi. Jakby pani scharakteryzowała na tle innych dyscyplin sportowych? No, Nordik przede wszystkim jest na świeżym powietrzu, uaktywnia całą górną część ciała. Potrzebujemy do niego tylko dwóch kijków, które kupujemy raz i chodzimy z nimi przez wiele, wiele lat, wiele lat nam służą. Możemy uprawiać ten rodzaj aktywności przez cały okrągły rok, obojętnie o, o każdej porze dnia roku i każdy bez względu na wiek czy kondycję. No dobrze, ale czy są jakieś konkretne, nie wiem, formy treningu? Są oczywiście pewne zasady każdego treningu, czyli najpierw mamy rozgrzewkę, potem trening właściwy i na końcu rozciąganie. Są też trzy poziomy nordic walkingu, czyli poziom podstawowy zdrowotny. Zaczynamy każdy właściwie zaczyna od tego poziomu. Jest to zupełnie podstawowy i uaktywniający tak naprawdę ręce i to jest dla początkujących. Potem jest etap fitness, czyli uaktywniający już dużo więcej partii mięśni. Jest to już dla osób zaawansowanych. Dużo jest to bardzo dużo, dużo bardziej dynamiczny trening niż, niż podstawowy. Oczywiście trening sportowy to już jest dla wybitnie zaawansowanych osób. To już są skoki, to są biegi z bardzo, bardzo intensywny trening dla sportowców? Nordik jest bardzo bezpieczny, właściwie nie ma tutaj żadnych urazów, żadnych, nie wiem, że ktoś się przewraca czy łamie sobie jakiekolwiek kończyny. Jest to absolutnie bezpieczna aktywność. Komu pani by zalecała tą formę ruchu sportu? Absolutnie wszystkim, począwszy od młodzieży, skończywszy na osobach starszych, na seniorach. Mogą, mogą chodzić z kijkami osoby, które się rehabilitują, mogą chodzić zawałowcy, mogą chodzić osoby młode dla nabrania kondycji. Także absolutnie każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Czyżby nie było żadnych ograniczeń? Nie. Jeszcze zapytam, od jak dawna pani się zajmuje? tym sportem? Mniej więcej od siedmiu lat na terenie Warszawy, ale i terenie całej Polski, tak jak jestem tutaj w Lubartowie, szkole przyszłych instruktorów, którzy będą chodzić z mieszkańcami, tak i, i na terenie całego kraju propaguję tą aktywność. Kto Panią namówił do treningów tego typu, żeby tak właśnie spędzać wolny czas? Czy byli to jacyś bliscy, znajomi, może jakiś instruktor, nauczyciel? Był to po prostu mój narzeczony, który kupił mi kijki, przeszliśmy się po lesie, poczułam, że nie jestem kompletnie zmęczona i w ten sposób poszłam dalej, czyli zrobiłam kolejne kursy, szkolenia, i sama zaczęłam się tym zajmować. Co różni Nording Walking od zwykłego spaceru? Różni to, że angażujemy całą górną część ciała. Nie jest to spokojny. Spacer, który, ramiona są opuszczone, one nie pracują, bolą nas często plecy czy, czy lędźwiowy. Nordic uaktywnia górną część ciała, więc marsz jest przede wszystkim dynamiczny. Czujemy, że robimy coś dla siebie. Nie każdy może biegać, natomiast każdy może chodzić. Na to pozwala kondycja każdej z tych osób. Więc jest to też zastępstwo trochę biegania, a także wstępne biegania, jeśli ktoś chce potem zacząć trenować intensywniej. Jak pani by scharakteryzowała ten sport? Kontakt z ludźmi, radość. Tworzą się endorfiny, więc czujemy się szczęśliwi. Bardzo dużo energii i, 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 i dynamizm, tak? Dynamizm i energia. Patrząc na tych ludzi wszystkich, zastanawiam się, czy czasem bym ja nie mógł uczestniczyć w tej formie ruchu, nie wiem, spędzenia wolnego czasu. Czy w jaki sposób Pani by mnie przekonała do, do tej formy sportu? Czy bolą Pana już plecy? Nie. Czuje się Pan pełny energii na co dzień? Zazwyczaj tak. A chce Pan poczuć więcej? chyba każdy by chciał poczuć więcej energii, jakiegoś nie wiem wigoru. To zdecydowanie polecam nordic. Po, po pierwsze wyprostuje się pan, po drugie jeśli bóle lędźwiów czy kolan na przykład się pojawiają bądź pojawią, to nordic to niweluje. Prostujemy się, nabieramy energii, czujemy się szczęśliwsi, przede wszystkim czujemy się zrelaksowani. Lekkie śniadanie, bierzemy kije i przynajmniej 45 minut marszu. Taka osoba na pewno będzie się czuła bardzo dotleniona, bardzo zrelaksowana już na początku dnia i pełna energii przede wszystkim, więc będzie można ruszyć, ruszyć i wszystkie sprawy tak załatwić od razu. Czy jakąś specjalną dietę by pani polecała wszystkim tym, którzy trenują? Lekka dieta, ale też jeżeli to jest trening intensywniejszy, to wtedy węglowodanowa, oczywiście, która daje nam energii. Zapytam się, czy często pani będzie przyjeżdżać do Luwartowa? To zależy, jak instruktorzy tutaj będą mnie potrzebowali i też jakie będzie zapotrzebowanie na kolejne szkolenia, ale bardzo chętnie. Czy będąc na przykład podczas takiego treningu lub w formie spędzania czasu, czy można zabrać ze sobą jakieś pożywienie, jakieś napoje? Jeżeli tak, to chcielibyśmy posłuchać jakie. Mhm. Można wziąć mój na przykład napój, który ja przygotowuję dla swoich uczestników zajęć, to jest napój bardzo energetyczny, rozgrzewający zimą, to jest imbir cytryna i miód, który zalewamy po prostu wodą, świetny, naprawdę dający pełną energii napój. Można oczywiście zrobić herbatę, można kawę, można wziąć jakąś kanapkę, można wziąć jakiś baton energetyczny. Czyli bez ograniczeń, jeżeli chodzi o dietę taką treningową. Bez ograniczeń oczywiście nie można przesadzać, tak? To jest tylko trening półtorej godziny, także myślę, że damy też radę bez jakichś specjalnych dodatków w trakcie jego, no, aczkolwiek napój, jakiś ciepły zimą, jest wskazany latem, natomiast woda bezwzględnie zawsze ze sobą. Oprócz treningów, w jaki sposób pani poza treningami i tego typu spędzeniem czasu właśnie ten czas spędza? Ja właściwie zajmuję się tylko nordikiem i Jimstickiem. Stick to jest druga rzecz, którą tutaj instruktorów przeszkalam. Prowadzę wyjazdy, organizuję szkolenia, prowadzę sprzedaż sprzętu, więc zdecydowanie Nordic Walking jest w tej chwili całym moim życiem i mam nadzieję, że będzie tak jak najdłużej. Czy wyjeżdża Pani za granicę trenować innych ludzi? Jeszcze nie, aczkolwiek ostatnio jeden z moich wyjazdów był również na Słowacji, będąc w Tatrach Polskich odwiedziliśmy też Słowację, także powoli już wygraczamy poza granice Polski. Proszę Pani, czy jest jakiś specjalny instruktaż w Nordic Walking? Tak, i dlatego właśnie tak istotna jest rola instruktora, który pokaże nam, jak prawidłowo trzymać kijek, gdzie je postawić, kiedy je puścić i jak się odepchnąć. To nie jest jakkolwiek postawiona ręka, to jest specjalny kąt 60 stopni, kijek jest stawiany między stopą wykroczną a zakroczną, mniej więcej w połowie. I tego właśnie pilnuje instruktor, dlatego tak ważne jest, żeby nauczyć się chodzić poprawnie. Czyli są specjalne techniki do tego? Tak, dokładnie. To jest specjalna technika, począwszy od podstawowej, gdzie angażujemy do pracy tylko ręce, bez otwierania jeszcze dłoni. A technika fitnessowa, etap kolejny, to już jest otwieranie dłoni, odepchnięcie skręt całego ciała. Także do tego bardzo, bardzo potrzebny nam jest instruktor. Czyli trzeba uważać, jak trzyma się kijek, jak się chodzi. Jest to szalenie ważne, jak nie najważniejsze w Nordiku.